Cześć, kolejne zdanie z całek. Tym razem mamy do policzenia całkę cosinus x po dx przez 1 plus sinus x. Oczywiście, ponieważ tutaj w mianowniku jest pierwiastek z takiego dziwnego wyrażenia 1 plus sinus x, to zrobimy sobie podstawienie t równa się 1 plus sinus x. Dlaczego? No bo zobaczcie, jeżeli z t oczywiście otrzymamy dt, pochodna z jedynki to jest 0, pochodna z sinusa to jest cosinus x. No i dorzucamy oczywiście nasze dx. I teraz nasza całka, którą tutaj mamy, to weźmiemy sobie tak. To jest, symbol całki przepisuję, kreskę ułamkową przepisuję i pierwiastek przepisuję. I teraz zamiast 1 plus sinus x to jest oczywiście nasze t, a więc tu wrzucamy t. A zamiast cosinus x po dx po prostu wrzucamy dt. Jasne? No i teraz to już jest prosta całka, bo to jest całka z 1 przez pierwiastek z t. Czyli to będzie całka, ja to dt jeszcze wrzucę tu, czyli to będzie 1 przez dt poleci tu. Pierwiastek z t zgodnie z tym wzorem to jest t do potęgi minus 1 druga, a nawet nie minus 1 druga, tylko 1 druga, sorry. Tak? Czyli to jest równe, zgodnie z tym wzorem, to będzie całka z t do potęgi minus właśnie 1 druga. Tak? Bo jeżeli mamy 1 przez x do a, to jest x do potęgi minus a, czyli znika ułamek, zostaje x do a, ale z czyli dostanie by t do minus do jednej drugiej, ale się minus pojawia, tak? Bo tu jest minusa. No i teraz tą całkę oczywiście liczymy sobie z tego podstawowego wzoru. Czyli mamy tak, 1 przez n to jest potęga, czyli minus 1 druga, plus 1 to jest oczywiście 1 druga. Nasze t będzie dokładnie do tej samej potęgi, bo minus 1 druga plus 1 to jest 1 druga. Dorzucamy sobie plus c. 1 przez 1 drugą to jest 2. Zamiast t podstawiamy 1 plus sinus x. Tak, żebyście to lepiej widzieli. Zamiast tego, albo może jeszcze czekajcie sobie inaczej. T do potęgi 1 druga znowu z tego wzoru na pierwiastek, tylko w drugą stronę. To jest pierwiastek z t. O, i teraz dwójkę przepisuję. Pierwiastek przepisuję. Plus c przepisuję. A zamiast tego t, to jest tu, podstawiam oczywiście 1 plus sinus x. O, i to kończy nasze zadanie. To jest dobrze policzona nasza całeczka. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.